Pomnik powitalny. Ktoś zadrapał oryginalne napisy. Nad starymi zniszczonymi widniał nowy. Głupcy. A oto kolejny odcinek Tower of Time. Jesteśmy na nowym poziomie wieży. Kolegium Magusów tutaj jest. Nowy taki specyficzny klimacik. Nowa muzyka przede wszystkim w tle. Gdzie ten szkielet tutaj siedzi? Patrzcie na niego. Znaczy leży w sumie, a nie siedzi. Mo, ten tutaj stracił życie chyba gościu na kacu. Tak to wygląda. Uczta. Szczątki ostatnich z magów wyglądają spokojnie, choć niejasne jest, czy umarli z przyczyn naturalnych, czy może ktoś ich otruł. Szkielet buntownika. Poza, w której ułożony jest szkielet, wskazuje na wielki ból. Najprawdopodobniej kogoś tu zamordowano. W pobliżu znajduje się kartka. Nie zgodziłem się na to. Ktoś widocznie miał inne zdanie. Oho, tutaj coś pod tym? Jakieś złoto? Nope. Nasza pierwsza skrzynka w tym odcinku. Ze spodniami czwartego poziomu, takimi dla Kane'a. Fajne odporności. Więcej zdrowia, ale poza tym szału nie ma. Tutaj są jakieś takie też fajne, wzmacniające pancerz. Dobra, rozkładamy. Idziemy dalej. Oho, coś się dzieje. Maltael. Z zasadzką od razu. Przestrzeń wypełnia dźwięk strzelającej energii. Nagle pomieszczenie wypełnia się czerwonym światłem, lecz zamiast widoku strażniczki wieży, czempioni widzą, jak pokój zalewa się ciemną, gęstą mgłą, podobną do tej, którą okrywa się królowa cieni. W epicentrum kłębów czerni i jasnoczerwonego światła powoli materializuje się strażniczka wieży. Czerwona aura rzuca na drużynę rubinowy cień, a powietrze staje się nieprzyjemnie ciepłe. Głos z jawy jest potężny, dudniący echem, które odbija się w czaszkach czempionów. Wytrwałe z was istoty, nie przeczę. Konflikt rozkwitnie, gdy na niebie jawi się zimowy półksiężyc. Czy nie lepiej uniknąć rozlewu krwi? Trzeba myśleć o pokoju i porozumieniu. Krew, która się poleje, będzie należała do was, behemocie, a o ile wiem, macie jej ograniczone zasoby w przeciwieństwie do wszystkich konstruktów w tej wieży. Nie doceniasz naszej siły. Duma sprowadzi na ciebie koniec. Duma to fraszka dla śmiertelników, wiedźmo cienia. Staję wam na drodze nie z powodu ambicji czy próżności. Po prostu zagradzam wam drogę, abyście nie dotarli do niego. Dopóki istnieje, nie pozwolę na to, żeby zrobił z was swoje narzędzia. Konstrukty strażniczki wieży atakują twoich bohaterów. No dobra, pierwsza walka, od razu z zasadzki taka. Przed tajemniczą siłą otchłani nie ma ochrony. No jakieś tam resy były, no nie, kiedyś. Ale faktycznie ciężko to znaleźć. Rozpoczynamy bitwę, zobaczymy, gdzie tu coś się pojawi. No, idą, dobra. Ostatnio porobiliśmy jakieś tam zmiany w skillach, nie? Musimy to ogarnąć. Tutaj po staremu. Druid. Aha, teraz mamy regenerację many jakby co. Troszeczkę słabszego tego władcę wody. Tutaj łuk możemy przywoływać. Wzmocniliśmy też ten strzał w głowę chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj dodaliśmy leczenie zamiast odporności. Ta leczenie będzie teraz działać pewnie fajnie. No zobaczymy. Zobaczymy, na razie nie ma żadnych problemów. Jakbyśmy nie zrobili tych zmian, pewnie też by nie było problemów. Ej, tutaj możemy przeatakować 9%. No to taka dłuższa walka może być. Aha, Kane'a ogłuszyli. Patrzcie, co ja zrobię. Przywołam łuk. Czy nie o to mi chodziło. Chciałem tu sobie w kogoś... O, w tego. Patrzcie na to. Na hita? Tak! Na hita. I to jest właśnie potęga Maeve. Okej, no dużo ich tutaj jest.
Drzewa nie musimy przywoływać, możemy sobie jeszcze jeden totemik dodać. Zaraz przywołamy jeszcze jedno łuczywo. Cain nie musi nikogo leczyć, niech sobie strzelają tak jak chcą póki co. Dobrze jest. Zrzucimy meteoryt sobie. Bum. Pewnie odporność ma dużą, 70%. No dobra, atakujcie tutaj ostro. Kolejny łuk możemy już przywołać. Uwaga, zapodaje potężny strzał tego gościa. Ach, no naprawdę, piksel zdrowia mu został. No, jakaś obszarówka się szykuje. Bez takich tutaj, proszę. Dobra, kolejny totemik. Uwaga, przejmuje kontrolę nad tym gościem. To przejęcie kontroli też wzmocniliśmy. Teraz możemy przejmować kontrolę nad lepszymi jednostkami i mają od razu chyba lepsze parametry obronne, jak już ich przejmujemy i chyba dłużej trwają, czy jak to tam było. Zobaczymy, jak długo on tu będzie chodził po naszej stronie. Kolejny łuk możemy przywołać. Możemy tego żywiołaka dać. No walczy tutaj cały czas, nie? Pomożemy mu troszeczkę. Bum. Tak delikatnie. No te odporności mają na ogień 70%. Akurat Whisper nie ma takiego przebicia tej odporności jak Maeve ma. Dodajmy tutaj leczenie dla naszego żywiołaka. Dodajmy łuk. Dodajmy totem. Możemy przejąć kontrolę, jakbyście chcieli nawet. I taka drużyna sobie radzi. Kaina coś tam ogłuszają co jakiś czas, ale... Ale on sobie jakoś specjalnie nic z tego nie robi. Oni tu w ogóle atakują. Aha, wejdą tutaj zaraz. Nope. Na szczęście to nie jest jakiś obszar ogłuszający. 100% przeciwników pokonanych. O, ten się obudził tam. Ale już było po fakcie. O, taki bębenkowy chyba pistolet, co? Przynajmniej takowy przypomina. Zobaczmy sobie. Co to za spluwa? Bo obrażenia takie sobie, przebicie pancerza takie sobie, krytyk taki sobie, no szału nie ma. Szału nie ma, nie ma co kombinować. Tutaj mamy jakieś jednoręczne, ale ja myślę, że... A może dla Maeve dać to... Ale nie, nie, dobrze jest. Na wypadek, gdyby ona jeszcze miała tu kiedyś walczyć, to musi sobie radzić. Zostawiamy tak, jak jest. Chodźmy dalej. Musimy się zorientować, jakie tutaj zadanka będziemy mieli. Jakie tutaj problemy są na tej wieży ogólnie. Zielony golem. W porównaniu do błękitnego golema, ten model jest znacznie słabszy fizycznie, za to włada energią otchłani, za pomocą której wyprowadza potężne ataki. A tutaj topazowy golem, mniejszy golem bez przegubów. Jego kończyny przytrzymuje napędzająca go magia. Włada mocą wody. No tu ostrożnie, żeby się nie pośliznąć. Jest złoto. Adept. Martwy adept. Szkielet zastygł w przepełnionej bólem pozie. Księga na stole jest chyba prawdziwym dokumentem z obrad. Na ostatniej stronie napisano: świat został odwrócony, główny magus Talapan został porwany. To robota strażniczki wieży, wkrótce moje cierpienie się skończy. Mistrzu, niedługo do ciebie dołączę. Oho, a tutaj co? O, to jakiś teleporter, mieliśmy podobne. Przed drużyną stoi teleport. Jest nieaktywny, a z boku głębokim czerwonym światłem migają cztery małe kryształy. Teleport jest nieaktywny. Pamiętam ten model. Można go aktywować z daleka. To zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem. Gdziekolwiek wjedzie, na pewno jest tam coś wartościowego. Dobra, no i już coś nam się tutaj... Pojawiło, dowiedz się, jak można aktywować portal. Drużyna znalazła nieaktywny portal wiodący w nieznane. Można go aktywować systemem czterech dźwigni zlokalizowanych na tym piętrze. Okej, będziemy szukać. Dysk podróżny. No to jest to samo, co mówili, dobra. Wczesna biblioteka.
Biblioteka pierwszych wydań. To nie jest zwykła biblioteka. Zgromadzono tutaj tylko pierwsze wydania książek. To prywatna kolekcja magusów, raj dla miłośnika wiedzy i magii. Większość komnaty splądrowano, czempioni nie znajdują niczego użytecznego. No to szkoda, znowu zapisywania się robią. Tu tego adepta mamy. No masa szkieletów, ciekawe co tu się porobiło. Tak jakby zostali zaskoczeni, przy jakichś stołach są coś. Nie wiem co tu się mogło zdarzyć. Tutaj złoto. O co tutaj za napis był? Kurde, zniknął tak szybko. Weźcie tam sobie cofnijcie, jak chcecie. No taka droga w jedną stronę prowadząca. Dysk podróżny, tam się pewnie będziemy wracać. Jakieś dźwignie musimy znaleźć. Wejście do siedziby rady znaleźliśmy. Biblioteka edyktów. Biblioteka czterech edyktów. Kolejna splądrowana biblioteka. Księgi są niekompletne i poplamione atramentem. Pierwsze cztery regały oznaczono mosiężnymi tabliczkami. Na każdej zapisano jeden z czterech edyktów. Oryginalny edykt podpisany przez pięciu lordów Artary leży rozwinięty na stole. Najprawdziwszy relikt przeszłości. Schemat? Archiwum Mechaniki, poziom trzeci. Niemal natychmiast po rozpoczęciu wojny technomanci wysłali swoje mechaniczne dzieła przeciwko konstruktom cienia, ale okazały się one zbyt wolne, słabe i nietrwałe i nieskuteczne w walce z przeciwnikiem. Opracowano nowe konstrukcje. W wielu miejscach zamiast elementów mechanicznych wykorzystano magię. Po znaczącym udoskonaleniu możliwości ofensywnych i defensywnych, nowi mechaniczni wojownicy stosunkowo dobrze radzili sobie w walce z nieprzyjacielem. Możemy ulepszyć warsztat do poziomu 12. W tym momencie mamy pierwszy teleporter w Kolegium Magusów. Co wy na to? Chcielibyście mieć w domu taki teleporter? Dobra, jest dźwignia, to może jedna z tych, co mamy je znaleźć. Ta. To jest to. Jeszcze trzy dźwignie i portal będzie aktywny. Ostatnia dźwignia pewnie gdzieś pod koniec poziomu będzie. No dobra. Idziemy dalej. Dźwignia zaznaczona na mapce. Aha. Oho! Nie pierwszy raz spotykasz zielonoskórych orków, ale ten oddział znacznie różni się od innych. Noszą wysokiej jakości pancerze i wyglądają jak zaciężna, doskonale zorganizowana armia. Pompy, światła i zielone komory wypełnione gazem świadczą o integracji zaawansowanej technologii. Broń nie wygląda na skomplikowaną, ale zastosowano podobne mechaniki do tych, które widać na pancerzach. To zdecydowanie najbardziej zorganizowany oddział orków, jaki udało wam się spotkać. Rakem unosi topór na ramię i staje w gotowości. Orkowie, poznam ich w każdym przebraniu. Przygotujcie się do szarży, zdobędziemy tym przewagę. Czekaj, czempionie króla. Ci zielonoskórzy nie zachowują się jak inni orkowie. Spróbujmy się z nimi porozumieć, może uda się uniknąć rozlewu krwi. Nie jestem pewna. Nie wyglądają na ugodowe. Byłoby cudownie, gdyby chociaż raz okazało się, że ktoś w tej wieży nie ma złych zamiarów. Mało prawdopodobne, ale może warto zaryzykować. Czempioni chowają broń. Kane wykonuje najbardziej pokojowy gest, jaki zna. Pokazuje puste ręce. Widać, że nie do końca wie, jak rozpocząć negocjacje w przyjacielski sposób. Niestety orkowie zauważają drużynę i szarżują na nią, zanim niedoszły dyplomata otwiera usta. Krzyczą w języku orków i wymachują bronią. Najwyraźniej chcą, żebyście wiedzieli, że nie odpuszczą nikomu. Aha, no to tyle, jeżeli chodzi o negocjacje pokojowe, tak? No, ale nie atakują. Musimy podejść. Okej. No dobra, zobaczymy. Przed twoją drużyną stoi wroga grupa orków. Wyglądają jednak inaczej niż te napotkane wcześniej. Używają znacznie bardziej zaawansowanej technologii. Ich broń nie przypomina w niczym prymitywnych narzędzi, których używali przedstawiciele tej rasy na niższych poziomach wieży.
No to ich przetestujemy zaraz. Gdzie oni tu mogą iść? Wszędzie tu mogą iść. Dobra, rozpoczynamy bitwę, zobaczymy. Aha, tam na górze. Może być. Standardowe przygotowania. Maeve z łukiem. Uwaga! A, jeszcze nie mogę. Chciałem tym headshotem tutaj potraktować. No ale obszarówka świetnie działa. Kane. Kane tam walczy ostro. Ej, co tu się dzieje? Nie mieli naprawdę linii strzału? No to nic, troszeczkę się przegrupowali. Leczenie cały czas teraz działa. Dzięki Kane'owi. No fajna sprawa. O, tutaj są. Dobra, a czy w sumie to... W sumie to nie muszę chyba nawet czasu zatrzymywać. O, tutaj idą. Przywołajmy jeszcze jeden totem. Żywiołaka na razie nie możemy. O, tutaj są i tutaj są. Dobra, chodźmy... Nie no, dobra, chodźmy tam jednak. Te przeszkody terenowe tutaj troszeczkę utrudniają, ale... To nic strasznego. Okej, 54%. Uwaga! Bierzemy go na hita? Pyk! Tak jest, zgon. Jeszcze jeden totem. Jeszcze jeden łuk. Żywiołak już może być. O, dużo ich jest. Możemy zrobić nawet przejęcie kontroli, tak dla jaj. Oni nam dla jaj zrobili jakieś ogłuszenie, widzę. 97%. Gdzie tu jeszcze ktoś jest? 100%, dobra. I hełm czwartego poziomu, taki Kane'owy chyba, co? Gdy Kane wycierał swój miecz, Maeve podeszła do niego wyraźnie czymś zaniepokojona. Co jest, Kane? Walka poszła po naszemu, co ma być nie tak? Ostatni ork chyba chciał się poddać, nie okazałeś mu nawet cienia litości. Siedem król, słuchaj Maeve, jesteś ostatnią osobą, od której przyjąłbym lekcję na temat cnót rycerskich. Nie od łuczniczki, która nie waha się przed niczym, by tylko dosięgnąć celu. Nie chodzi o mnie, Kane, chodzi o ciebie. Pozwalasz strażniczce wieży zmieniać swój charakter. Kane wzrusza ramionami i krzywi usta w niezadowoleniu. Nagle przyciąga do siebie Maeve, która patrzy mu głęboko w oczy. Twarz tarczownika powoli się rozpogadza. Kobieta kładzie rękę na dłoni mężczyzny. Walczyłam ramię w ramię z największymi zakutymi łbami w królestwie, Kane. Każdy z nich był tępym osiłkiem, nastawionym tylko na rzeź. Wszyscy tacy byli, oprócz jednego. Oprócz ciebie. Zawsze byłeś inny. Jesteś inny. Jak latarnia morska dla tych, którzy zgubili właściwą drogę. Dzięki niemu nie wpływali na skały. Czyżby okazało się, że światło latarni zgasło, a ja myliłam się od samego początku? Maeve cofa się i odwraca napięcie. To nie było moje światło, zwiadowco. Ja tylko przytrzymywałem lustro od chwili, gdy się poznaliśmy. I gdybyś teraz odeszła, mój świat pogrążyłby się na zawsze w ciemnościach. Kane chowa ostrze do pochwy i patrzy na łuczniczkę. Kobieta zatrzymuje się, ale nie odwraca głowy. Maeve zamyka oczy. W głowie kłębią jej się myśli. Gdy wie, co chce powiedzieć, obraca się, lecz Kane'a tam już nie ma. No, mają kryzys taki mały. Będzie dobrze. Goblin zwiadowca, lekko opancerzony zielonoskóry wojownik, lubujący się w walce. Uwielbia polować na ludzi, atakuje z dystansu, rzucając wybuchowymi pociskami. Zielony znachor. Kapłani wojownicy chowający się za mechanicznym wzmacniaczem głosu. Kazania zielonych doktorów dźwięczą jak dzwony. I krzykacz. Ork uzbrojony w miecz. Gdy atakuje, wydaje z siebie mrożący krew w żyłach wrzask. Jeśli się boi, doskonale to maskuje. Oho, jest złoto.
widać ta wieża, znaczy ta wieża, ten obszar taki wielopoziomowy, zobaczcie tam, gdzieś to wszystko w dół schodzi, kolejne poziomy. No dobra, oczy szeroko otwarte, tu też jest złoto i tu jest złoto. No tak na razie nie ma żadnych rozgałęzień, rozwidleń, skrzyżowań. Replika. Mechanizm obronny. Dziwny, nieruchomy automat spoczywa za niezwykłą, mechaniczną osobliwością. Gdy Boron z niesmakiem ogląda ustrojstwo, Maeve znajduje z tyłu następującą inskrypcję. Machina obronna wieży pierwszej generacji. Oho. Drużynie udało się przypadkiem znaleźć piedestał, na którym spoczywała kolejna księga ze zdobionymi krawędziami. Na okładce widnieje napis Rejestr. Wewnątrz wypisano tysiące imion. Nagle wybucha zaciekły spór dotyczący księgi. Zachowanie czempionów dziwi się, gdyż nie ma o co kruszyć kopii. Znienacka pomiędzy twoimi uszami zaczyna dźwięczeć kobiecy chichot. Czujesz ostry, przeszywający ból, blokujący twoją więź z drużyną. Coraz trudniej przychodzi ci ich kontrolować. Im głębiej schodzą, im bardziej zbliżają się do niego. Nie mam nad nimi kontroli, pozostał jedynie autorytet. Pewnie łatwiej byłoby przekonać ich do swoich racji, gdyby byli tu, na sali tronowej. Nie bądź naiwny. Większą władzę ma zawsze ten, którego słuchają bez przymusu. Że niby kto? O kim mówisz? Nie byłbyś tutaj nie wiedząc. Do diabła mów, o kogo chodzi. Czy naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, że ten, kto cię wzywa, to Proteus, pierwszy mag? Proteus? A, tylko nie to. Ból w głowie nagle znika, a drużyna natychmiast kończy spór. Drużyna weszła w posiadanie księgi i udała się w dalszą drogę. W głowie czujesz znajomy ucisk. To nie ból, a raczej przemęczenie. Na początku czujesz konsternację, ale gdy tylko ruchy czempionów zwalniają, od razu rozpoznajesz unikalne wrażenie. Ostrzegałem cię przed strażniczką wieży. Nie folguj jej dziecinnym zachowaniom. Dajesz jej w ten sposób tylko więcej śmiałości. Gdzie się podziała? Zniknęła, przynajmniej na chwilę. Zatroszczyłem się o to. Przysięgła sobie, że powstrzyma czempionów z dotarciem do ciebie, że powstrzyma mnie. Ostrzegła, że nie jesteś tym, czym mi się wydaje, że jesteś. I wierzysz jej, a nie mnie? Temu, który przemawia do ciebie od czasów, gdy byłeś dzieckiem? Dlaczego zależy jej na tym, żeby mnie zatrzymać? Zrozumienie intencji zawodników to część rozgrywki, chłopcze. Dotrzymałem danego ci słowa, a ona cię zwiodła. Pomagałem ci na każdym kroku, podczas gdy ona próbowała cię spowolnić, atakując twoich czempionów. Po tym wszystkim śmiesz we mnie wątpić? Powiedz mi, czy naprawdę jesteś Proteusem? Pierwszym magusem? A kimże innym mógłbym być? Patrzcie, ujawnił się, wyszedł z cienia, nie? Znaczy, no to było do przewidzenia. Proteus wyszedł z cienia, to było do przewidzenia, yo. Rejestr. Zniszczona księga zawiera imiona tysiąca magusów uczestniczących w ofiarowaniu. Przeglądając dokument, Kela drżała. Dobra. No, czyli mamy postępik fabularny, taki dosyć istotny, co? Proteus się ujawnił. O, złoto. Replika. Aha, to jest też machina obronna wieży pierwszej generacji, podobnie jak to poprzednie. Nic tu więcej nie ma ważnego? Chyba nie. Dobra, chodźmy dalej. Oho, a to przed wojną. Pokryty srebrem tom spoczywa na żelaznym piedestale. Na księgę spada snop światła odbijający się od migoczącego metalu. Czyżby ktoś chciał, żeby na pewno została zauważona? Tytuł zapisano znakami nieznanymi dla nikogo z drużyny. Pod spodem widnieje dziwny napis. Pionowe pasy miedzi ułożono we wzór...
Trójki Rzymskiej. Rackham sięga do książki i ją otwiera. Kartki są czyste. Erik przewraca szybko strony. Co dziwne, nie noszą śladów pióra ani atramentu. Podczas wertowania stron z książki wypada drobny papierek i niczym liść opada na podłogę. Napisano na nim. Po całym trudzie przenoszenia urządzenia Elysium na wielką południową pustynię nie mogę nawet oko w oko spotkać się z pierwszym magusem. Niewiarygodne. Tyle pytań, na które lud oczekuje odpowiedzi. Muszę się zadowolić świadomością, że urządzenie będzie bezpieczne. Wieża rusza się jak maszyna. Ludzie przynoszą do niej nową technologię, księgi i kryształy. Zastanawia mnie, gdzie to wszystko się pomieści. Być może zostanę tu kilka dni i sprawdzę, jaką wiedzę można zdobyć w Artarze. Wieża pierwszej generacji. Aha, to coś tu wpadło. Historia Artary. Odzyskaj pięcioksiąg Historia Artary i spróbuj go dobrze wykorzystać. Przed wojną. Tytuł zapisano znakami nieznanymi dla nikogo z drużyny. Pod dziwną inskrypcją znajdują się pionowe, równoległe paski miedzi o równej długości. Dobra. Czyli nowe zadanie poboczne. Tutaj nam się będzie klarować z czasem pewnie. Okej, tu jakieś takie wyziewy dziwne, tam jacyś przeciwnicy. No ładnie to wszystko porobione, co? I kolejna skrzyneczka. Z runką. Aha, ten hełmik musimy w ogóle sprawdzić. Co my tu mamy? No szału nie ma. Tutaj no też szału nie ma. Dobra, rozłóżmy go. A jeżeli chodzi o to, moc 22%, ładnie. No ale szału nie ma. A to z tym porównywało, tak? Nie? Tak, a to 15, to jest 13. No można niby ulepszyć, ale no nie bardzo. Tu zostaniemy przy koszturach. Nope. Ale odbijająca zbroja tu jakaś jest. Czwartego poziomu z zaklęciem. O, fajne resy. Pancerz troszeczkę mniejszy. Odporność na otchłań się pojawiła. Punkty zdrowia mogą być. Regeneracja, moc, życie. Jedno ulepszenie można zrobić. Przywraca zdrowie co sekundę. U niego ta mana musi być, bo to naprawdę fajnie działa. On może cały czas teraz podtrzymywać ten swój skill leczący, nie? I dodający pancerz. Więc jeżeli byśmy to chcieli komuś dać, to może tu. No, tutaj resy ma, tak. Ale to miałby jeszcze większe, dobra. Pancerz by mu spadł. Czy my chcemy mu to dać? Zdrowie by spadło 14%. I minus 10 jeszcze. Właściwie najpierw minus 10, później o 14%, tak? No szału nie ma, wam powiem, no. No to nie. Nic na siłę. Jest złoto. No ciekawe, czy jakąś kubkę złota ominąłem do tej pory, bo naprawdę dużo tego było. Pojemniki. Pojemniki wypełnione są brązowym granulatem. Substancja pachnie ziemią, a po zbadaniu jej zawartości na palcach czempionów pozostaje lepki brązowy osad. No dobra. No to musimy zejść chyba tutaj i zawalczyć. Nic ważnego nie ominąłem. Dysk podróżny, tam była dźwignia. Tu mamy punkt nawigacyjny, tu wszystko ładnie wzięte. No dobra, chodźmy, zobaczmy tych przeciwników. Dużo ich tu stoi. Liczne oddziały orków otaczają twą drużynę. Przetrwaj ich zmasowany atak. Dobra. Zmasowany atak w jakichś kopalniach tutaj będzie. Dobra, wyjdźmy stąd. Ja to się dobrze czuję na otwartych przestrzeniach teraz, jak mam taką przewagę. I tak. Wieżyczka. Tutaj przejmujemy kontrolę. A jakże? Może to ich powstrzyma. Tutaj, tutaj.
tutaj łuczywo. Uwaga, chociaż bym musiał wejść w zasięg chyba, żebym chciał... A nie, czemu to nie działa teraz? Nieważne, Kane na pewno załącza to i tu obszarówkami ich pojedziemy. Tak jest. O, teraz może zadziałać. Tego spróbujemy zdjąć na hita. Pach, wyszło. Tutaj totem uszkodzili ostro, ale to nic. Znaczy, no można w sumie uleczyć totem totemem. Można? No, tak średnio to wychodzi. Idziemy pomóc temu naszemu... temu naszemu sojusznikowi tymczasowemu. Aha, dobra, coś tutaj się komplikuje. W takim razie wrócę się. Nic się strasznego nie dzieje. Maeve, weź ty tutaj, przywołaj sobie jeszcze jeden łuk. Drzewo nie jest potrzebne. Możemy to temik dać. Tu jakieś ogłuszenia wchodzą. Dobra, chodźcie tutaj załatwić tego. Może tamten przyjdzie. Chociaż tu go strzeliwuje też coś. O, się zajmijmy tymi. Kolejny łuk już można zrobić. Spróbujmy zastrzelić kogoś, na przykład tego. Na hita poszło. Poszło na hita. Żywiołak wody tutaj. Ale nawet ten żywiołak się szybko leczy. Dzięki Kane'owi, zauważcie. Tak go coś tu biją, ale naprawdę szybko odzyskuje zdrowia. Bo on ma mało zdrowia ogólnie. Także punktowe leczenie naprawdę szybko mu przywraca. Co ja tu robię? Chciałem łuk przywołać i co? 61%. A propos żywiołaka, jeszcze tutaj. Tutaj te obszarówki fajnie się sprawdzą. Tu chętnie bym wyprowadził strzał, ale nie mam zasięgu. Dobra, w tego. Pyk na hita. Yes, 83%, jak go szybko zdjęli. Tego przejmiemy sobie. Może zdążymy ich wszystkich zabić, zanim on odzyska kontrolę nad sobą samym. To wtedy nie będziemy musieli go zabijać tutaj nawet. No Maeve by mogła strzelić z tej strzałki nawet tak szybko. I po wszystkim. On nie zdążył dojść do siebie. Czyli przeżył. Na swoje szczęście. Pistolet. Jednoręczny pistolet, jak to pistolet. 16,3, szału nie ma. Oślepienie, krytyk jakiś. Kurde, te kusze taką trafiłem jednoręczną, że normalnie nie można jej zmienić. No się nie da, nie? No trudno. Znaczy trudno, to dobrze, że taka kusza wpadła, nie? A nie wiem, czy ona jakaś taka losowa była, czy to była jakaś gwarantowana z czegoś? Nie pamiętam, skąd my mamy te kusze, ale naprawdę... fajnie DPS-uje nam tutaj. Ach, olać ten pistolet. Dobra, co robimy? Co my tu mamy? Bestiariusz. Kolos. Rogaty gigant o niezrównanej sile. Potrafi gołą dłonią zgnieść ludzką czaszkę. Nosi dwuręczny młot, którym zmiata całe regimenty przeciwników jednym machnięciem. Mędrzec. Lekko opancerzony, nieuzbrojony ork. Dzięki technologii wzmocnił swoje ciało. Magią ziemi wyłącza przeciwników z walki lub osłabia ich. To co, trzymamy się lewej strony? Chodźmy w lewo, zobaczymy co tam jest. Namiot orków. Prymitywna, ale solidna konstrukcja. Z wnętrza dochodzi odpychający swąd zgnilizny. To nie chcemy tam wchodzić na pewno. Pergamin na sekretarzyku. Stos pergaminu. Na sekretarzyku leży stos pergaminu. U góry ktoś napisał. Świat pogrąża się w ciemności. Włos mi się jeży na głowie na samą myśl o przyszłości. Jest jeszcze jeden problem, o którym wydaje się nie pamiętamy. Wojna rasowa sprzed uchwalenia edyktów. Wystarczyła niższa podaż many i od razu rzuciliśmy się sobie do gardeł. Gdy siedzę tutaj, świat rozsypuje się w proch. Jedno mnie zastanawia. Czy naprawdę zasłużyliśmy na tak szkaradny los? Kłaniający się pomnik.
U podnóża pomnika znajduje się inskrypcja: cierpliwość jest cnotą. Setki stron z imionami i nazwiskami, datami i godzinami dotyczą osób spoza parlamentu dopuszczonych do głosu na posiedzeniach parlamentarnych magusów. Pomnik magusa. Grawerunek u podnóża pomnika chyba powinno być. Cewki uchwytu wężowego zostały sprawdzone. Ustawiono moc pożerającą, której nie rozumiemy w pełni. Takie działania nie pochodzą od dobrego. Oby czysty umysł i niesłabnące serce przetrwały. Tak orzekł magus Zilsag. Oho, jakaś zagadka będzie, co? Dobra. Znowu te zegary. Co z nimi? Spotkaliśmy je wcześniej. Wydaje mi się, że stanowią kluczowy element wieży. Na jaką godzinę trzeba je przestawić? Dobre pytanie i świetne wyczucie czasu. No nie, nie wierzę w to. Czy to był żart, panie druidzie? Być może. Mały, niewinny żart. Masz mnie. Najwidoczniej zły wpływ, panie krasnoludzie. No tak. Dobra, aha, będziemy ustawiać jakieś godziny, co? Zegar piąty, czwarty, trzeci, pewnie jeszcze drugi i pierwszy. Historia Artary. Ale co tu doszło? Aha, no ta trójka rzymska, to jest coś związane z tymi zegarami? A może ta trójka rzymska to godzina trzecia? Pomnik pamięci wieży, czas wielkiego poświęcenia. Złamanie danej przysięgi przez elfy z Lothrien. Narodziny pierwszego magusa. O, tu coś chronologicznie może trzeba będzie poustawiać. Uroczyste zakończenie prac nad wieżą. Albo jakoś wiekami może. Uroczyste uchwalenie czterech edyktów. Coś tutaj. Dobra, zostawmy to na razie. Zostawmy to na razie, rozejrzyjmy się tutaj. Bałagan tam jest. Jakby co, mamy punkcik nawigacyjny. Meble są powywracane. Być może doszło tu do walki, ale nie widać śladów krwi ani przemocy. Ale widać zwój z zaklęciem. Rękawice fechmistrza. Zwiększa szybkość ataku o 15%. O, w końcu coś przydatnego do slotu na ręce. Ochrona dłoni. To będzie można coś tam ciekawego zrobić. Nie możemy już. Tutaj widzę przeciwników mamy. Czy my mamy jakieś rękawice ze slocikiem gdzieś fajne? Nie mamy. Ale coś będzie można pomyśleć. Dobra, mamy jakąś walkę za to. Z portalami. Strażniczka wieży umieściła na tym obszarze sieć portali. Zniszcz je, zanim czempioni zostaną otoczeni przez wroga. Okej. No, rozpoczynamy bitwę. Znaczy nie, no chwilę. Bo tak rozpocząłem bitwę, a muszę jakoś te portale tutaj niszczyć. Dobra. Chodźmy tutaj najpierw. Jakaś wieżyczka była, to ją olać. Atakujemy portal. Druid. Obrażenia. Żywioła Knope może. Ile to ma odporności? 60%. Dobra, powinniśmy to szybko rozpracować. Okej. Wieżyczka. Proponuję przejąć kontrolę.
i biec od razu na portal. Weźmy tutaj nawet Enta sobie dajmy. Ent szybko pada, ale to nic. Okej, wycofujemy się. Kane zagrożony. A, bo nie dałem tego. Już go leczę. Rzucamy się tutaj. Dobra. Tutaj dajmy wieżyczkę, dajmy przywołańca. Wystoją tu, myślicie? Dajmy im totem, to wystoją. Jedziemy z tym. Wieżyczka tam cały czas jest przejęta. Atakujemy. No, uwięzili tutaj kogoś, ale już jest okej. No, dużo ich. Dobra. Proponowałbym przejęcie kontroli na przykład. Dajmy meteor. Kane jest uwięziony. To mi się tak średnio podoba. No i żeby nam tej Maeve nie zaciukali zaraz, ale leczenie działa. Dobra, jest Kane. Weźmy, zróbmy uleczenie. Zróbmy prowokację na nich. Ten portal jeszcze jest tutaj. No, trzeba go dobić szybko. Okej, portal zniszczony. Mamy to. Teraz tak, Maeve. Pewnie go nie zdejmie na hita, ale musimy szybko zabić tego dużego, bo żeby nam tutaj czegoś nie odwalił za chwilkę. O, prawie zginął, dobra. Skończymy już z nim. Skończony. Tutaj wyjdź z tego obszaru. Okej. No, wygląda nieźle, nie? Zniszczymy wieżyczkę. Tamtę wieżyczkę na dole przejmiemy i będzie koniec. Idziemy na nią. Przejęta, 100%. I teraz taka wieżyczka powinna z nami chodzić sobie, nie? Po tej wieży. Okej. Co my tutaj mamy za rękawiczki? To są takie mejwowate. Odporności fajne, punkty zdrowia fajne. O, fajne rękawiczki, tylko zdrowie minus 10%, no naprawdę. No to nie chcemy. Minus 10% to nie. Pomniejszy zwój. 20 do zdrowia. To już coś podobnego czytaliśmy. Dobra, dajmy jeszcze dla druida. Tego zdrowia więcej. Chodźmy dalej. A co tutaj? Ha, bestiariusz. Elitarny wartownik. Przeogromny i śmiertelnie niebezpieczny przeciwnik. Całe szczęście dla czempionów tych zaawansowanych żelaznych konstruktów powstała dosłownie garstka. Pochłaniacz many. Pierwszy z żelaznych konstruktów. Ten golem nie odpuszcza wrogom w walce. I mistyczny golem. Pozbawione stawów, lewitujące modele są delikatniejsze od innych tego typu, lecz w każdej chwili mogą zmienić przeciwnika w kubkę dymiącego popiołu. Tu jest skrzyneczka. Zaznaczymy od razu sobie punkt nawigacyjny. No jest. No to zobaczmy sobie zbrojkę. Odporności fajne, pancerz fajny, zdrowie ujdzie, mana fajna. O! No i to jest fajna zbrojka. Szybkość ruchu spadnie, ale to nic. Możemy zrobić dwa ulepszenia. Resy trochę spadną, ale ten pancerz, u niego jest ważny pancerz i tutaj ten pancerz jest. Z 31 się robi 39. Czy tutaj chcemy coś zmieniać? Obrażenia od umiejętności zwiększa, no to tak nie bardzo chyba chcemy zmieniać.
Zwłaszcza żona Resy ma dobre. To sobie rozłożymy. A jeżeli chodzi o tę zbrojkę, to od razu ją ulepszę. I myślę, że... Nie można tutaj tego ruchu dodać z powrotem jakoś, skoro obniżyli? Chyba nie można. O, pancerz możemy aż o 3 zwiększyć jeszcze. Ładny przyrost tutaj. Wykorzystajmy to, że tak można zrobić. Ulepszę to 2 razy. No i teraz to druid będzie miał ten pancerz w końcu. 46 pancerza. Fajnie. Dobra, i to mi się podoba. Jeszcze tak resy można by mu podnieść, ale on głównie ten problem z pancerzem miał. Tak go klepali. Teleporcik zaznaczony, tak, dobra, jeszcze się tutaj rozejrzę, skoro tu jestem w centrum. Coś tu jeszcze do kliknięcia jest? Chyba nie, dobra, chodźmy dalej. Na obrzeża tego miejsca. Ciekła mana. Fontanna czystej, rafinowanej, ciekłej many, pompowanej z innej części wieży. Wypicie płynu może mieć nieoczekiwane konsekwencje. Kto chce przetestować? Rakhema tam byśmy wrzucili. Zamknięte drzwi. Solidne, drewniane drzwi są zamknięte, zagradzając twojej drużynie przejście. Dziurka od klucza jest ogromna. Można przez nią zajrzeć do pokoju. W środku pełno jest półek z książkami. Nawet przez niewielką dziurkę czuć zatęchły i duszący zapach starego pergaminu. Wygląda na to, że nikt nie był tam od wielu lat. A zaznaczone na mapce, coś tam dalej widać, jakiś zwój. Pewnie będziemy tu mogli jakoś przejść. W końcu. Złoto na stole. Pylon wiedzy tajemnej. Wielki, luminescencyjny kryształ osadzony w metalowej ramie. Na półprzezroczystym kamieniu pojawia się obraz zakapturzonych postaci odbywających zaognioną dyskusję. Czempioni mają wrażenie, jakby przyglądali się komnacie sprzed 1000 lat. Żałują, że nie słyszą tej debaty. Drewniany sekretarzyk. Na doskonale wypolerowanym drewnianym stole widać wiele głębokich wyżłobień. Po bliższym zbadaniu powierzchni czempioni zauważają litery. Wejdą tylko ci, którzy znają historię. Poznaj przeszłość, aby nie powtarzać błędów przodków. A tu są jeszcze zamknięte drzwi. W drzwiach nie ma dziurki od klucza. Klamki również nie widać. Drzwi wyglądają, jakby nie dało się ich także wyważyć. Może jest inny sposób. Pierścień pierwszego magusa tam jest. No, też by było fajnie się tam dostać, co? 4 tajemne komnaty w ogóle są na tej lokacji, czyli to są pewnie 2 z nich. I to może być wskazówka. Wejdą tylko ci, którzy znają historię. Poznaj przeszłość, aby nie powtarzać błędów przodków. Okej, okay. Może te zegary tam trzeba będzie jakoś specjalnie ustawić i wtedy nam się otworzy, co? Coś będziemy kombinować. Jest złoto na pewno. Na krześle sobie leżało. A tu jest zwój z zaklęciem, bym ominął. Eteryczna absorpcja, poziom 3. 1,5% many co sekundę. Do pancerza na nogi. Fajne zaklęcie. Fajne zaklęcie. Na przykład dla Keina. O, złoto, patrzcie jak skitrane za krzaczorem. Ale jakoś je tu namierzyłem. Oho, widzicie ich? Ciekła mana. Aha, to jest taki sam opis jak wcześniej był tam na dole. Dobra, mamy przeciwników, pilnują dźwigni. Kolejna dźwignia to może być tam do tego zadania pobocznego. Konstrukty strażnicze wieży strzegą tego przejścia. W strategicznych punktach tego obszaru zostały także ustawione śmiertelnie niebezpieczne wieże strażnicze. Spoko, wieże strażnicze to my możemy przejąć, nie? Aha, no jest jakaś jedna, druga, trzecia.
pójdziemy na tę wieżyczkę i tu będziemy walczyć na przykład, to jednak ją zniszczę od razu. Weźmy sobie tutaj, odpalmy bonusy. Łukku nam nie mogą atakować. Kane, niech on od razu załączy to leczonko. Dobra. Przejmujemy to miejsce. No, ta wieżyczka nawet twarda. Może w takim razie już tutaj dajmy obstawę dodatkową. Wieżyczka rozwalona. Czyli tutaj będziemy się bronić. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie sięgnie. Czy ta obszarówka to od wieżyczki, czy od jakiegoś innego przeciwnika? Fajnie by było tam w centrum jednak walczyć. Może chodźmy, spróbujmy tę wieżyczkę rozwalić też. Szybko, szybko. Unieruchomienie na Kane'a, ale to nic, jego aura cały czas powinna działać. No, rzucili się na niego, jakieś promyczki tam, coś tam kombinują, ale Kane stoi twardo. Dobra, myślę, że możemy tutaj zapodawać różne takie dziwne elementy. Zestrzelmy to coś. Przywołajmy tutaj, przejmijmy kontrolę nad kimś. Dobra, kontynuujemy atak. Kane'a nam tutaj troszeczkę biją. Leczonko takie pojedyncze. Niech on tutaj pójdzie atakować. Niech wyjdzie z tej obszarówki. No i wszedł znowu, tak? A nie, to nie on. To ten przejęty gościu, tak? Cały czas. Walczy po naszej stronie. Ciekawe, czy tego mogę przejąć. Już mogę przejąć. Nie, 12 sekund jeszcze. Dobra, dajmy to. Dajmy łuk. Spróbuję w niego strzelić. A, nie mogę. Znaczy teraz mogę już. A nie, on jest słaby, dobra. Walnęła w niego z tej swojej strzały ogniowej i mu zabrała połowę zdrowia. Dobra, tutaj. Coś tam zamrażają. Spróbujemy zestrzelić kogoś. Nie wiem, czy nie strzeliłem w tego zamrożonego. On wtedy nie otrzymuje obrażeń chyba, nie? Mogło tak być. No bo Kane'a nam zaraz zaciukają. Dobra, uleczony. Wycofam się troszeczkę. Przywołamy łuk. Załatwimy tego gościa na hita, próbujemy. No, nie wierzę. No, 66%. Dajmy jeszcze jeden łuk, jeszcze jedną wieżyczkę. Mogę spuścić meteoryt. Bum, ładnie wycelowałem. Nikt nie ginie. Dajmy tutaj żywiołaka jeszcze. Yes. 79%. Coś tu ginie, ale to jest ten totem taki. No i końcówka. Chyba dwóch ostatnich przeciwników. Wieżyczkę przejmiemy. Tylko muszę podejść tutaj. Przejęta 100%. Dobra.
poszło. Jednoręczna różdżka ze slotem. No zobaczmy. Zobaczmy, co oni nam tutaj proponują. Dla druida? 17, no DPS-y fajne. Mocy nie ma, no to już mi się nie podoba. Już mi się nie podoba, jak nie ma mocy. Ktoś tu jeszcze używa różdżek u nas? Chyba nie bardzo. Tutaj te dwuręczne. Olać też. No dobra, jest dźwignia. W nieznane. Jeszcze dwie dźwignie i portal będzie aktywny. Okej, mamy postęp. Tu jest ta ciekła mana. Znowu jakieś zapiski. Mamy skrzyneczkę. Poziom czwarty zbroi. Bardzo podobna do tej, którą ma druid w tej chwili, zauważcie. Ale tu jest mniej miejsce na slot. Jakbyśmy dodali pancerza trochę, to by było niezłe. Co wy na to? Weźmy to, ulepszmy. Ile tu można pancerza dodać? 3 punkciki. No dobra. Ta ma i tak większy pancerz, ale jest niewielka różnica, więc ja bym tutaj dołożył mu jeszcze jakieś zaklęcie. Czyli nałóż zaklęcie, zbroja, tutaj, co ciekawego moglibyśmy mu tu włożyć? Obrażenia od umiejętności dla niego, czyli żywiołak by zadawał większe obrażenia. Odporność na wszystkie żywioły w promieniu, regeneruje manę, osłabia negatywne efekty, poziom trzeci i przywraca zdrowie. Dajmy to. Poziom trzeci już też. Nałóż zaklęcie. Jest ok. Fajną regenerację dostała. Jeżeli chodzi o tę zbrojkę, to co na tej ma? Zwiększa obrażenia od umiejętności. No nie, to jej zostawimy chyba. To zostawimy. Także to rozkładamy. I jest ok. Tam na dół chyba tak łatwo nie zejdę, co? No to te zegary, nie wiem, chyba musimy jeszcze... Jeszcze chyba się musimy wstrzymać, tak mi się wydaje. To coś będzie z tym? Zostawmy to póki co. Czy ja tutaj wszystko obadałem w miarę? Tam nie mogę na razie zejść. Tutaj była ta skrzyneczka, tu była skrzyneczka, tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy. A tu, aha, tutaj była dźwignia. Chyba tutaj wszystko. Dobra, w takim razie pójdziemy w drugą stronę. Jakby co, to mamy tutaj punkcik nawigacyjny. Możemy w każdej chwili się wrócić. O, tu co było? Założyciel Biblioteki Wysokiej Rady. Osoba uwieczniona w postaci pomnika ma ciepłe, miłe rysy twarzy. U podnóża widnieje inskrypcja. Magus Ulum Lumus, założyciel Biblioteki Wysokiej Rady Zakarum. Widzieliście? No to w takim razie tutaj w prawo sobie pójdziemy. Jakaś skrzynka już namierzona jest. Tam jest punkt nawigacyjny na dole. Ale to za bardzo tam jeszcze nie możemy dojść. Dobra, idziemy tutaj. Oczy szeroko otwarte. Jest skrzynka. Amulet? Amulet 100 many. Ale tutaj już nikt nie ma problemów z maną za bardzo. Szybkość ataku niby fajna, ale bez resów to tak trochę. Redukcja odnowienia. Nope. Ciężko o jakiś przedmiot teraz fajny, taki się wybredny zrobiłem. Złoto znalazłem. Patrzcie tam na dole, co widać w tle. Jakieś panele tam są? Złoto wziąłem. Jakieś nietoperze tu latają.
Wojna z konstruktami. Na żelaznym piedestale spoczywa wielka, oprawiona w skórę księga z pozłacanymi krawędziami kartek. Na okładce widnieje złota litera V. Na księgę spada snop światła, jakby ktoś chciał, żeby na pewno została zauważona. Bez mrugnięcia okiem Kane podnosi księgę do oczu i na prędce kartkuje idealnie zachowane strony. Nikt z drużyny nie rozumie znaków, ale jedną ze stron zapisano w języku powszechnym. Nie myślałem, że dożyję powrotu chaosu. Rasy Artara rozpoczęły konflikt z konstruktami cienia. Do dyspozycji mają każdy rodzaj magii. Moc podsycana nienawiścią i poczuciem krzywdy okazała się dla Artary herodem wojny. Pocieszają mnie jedynie wieści, że Artara w końcu zyskuje przewagę. Być może gdy skończymy, nic już nie będzie, ale najeźdźcy zostaną raz na zawsze powstrzymani. To jest na pewno związane z tymi zegarami. Tamte tabliczki to tak były jakby poustawiane, znaczy poustawiane, opisane były jakby miały coś wspólnego właśnie z historią tej Artary, prawda? I tutaj też jakby poznajemy tę historię i dodatkowo są te rzymskie symbole, te liczby. Znaczy cyfry rzymskie, nie? I to pasuje jakby, no nie wiem, że można by faktycznie to ustawiać tam gdzieś na tych zegarach, coś takiego. Mogłoby coś takiego być. Dlatego fajnie by było, no nie wiem, jeżeli było 5 zegarów, to może 5 takich informacji musimy zebrać. Jakoś może skojarzyć opisy z opisami na tabliczkach i odpowiednio to może poustawiać tam, co? Tak intuicyjnie mi to do głowy przychodzi. Więc zbieramy takie książki różne. Dzienniki, zapiski, no takie księgi historyczne pewnie, nie? Chodźmy dalej. Już mamy 3688, a przyszliśmy tutaj, to praktycznie 0 złota było, nie? Za te walki jest dużo złota chyba. O, jest kolejna skrzyneczka. Dobra. Są jakieś spodnie czwartego poziomu. Odporności fajne. Przebicie pancerza fajne, przebicie magiczne fajne, punkty zdrowia, wszystko lepsze. Jedynie wzrost zdrowia i many słabszy, ale to i tak są super spodnie. I to byśmy chyba nałożyli. Obserwujmy, zdrowia 107 i 333 many. Znaczy nie, jakie 107, 807. 3, 3, 3, 316. No, będzie dobrze. Teraz jej wzrosły. Zaraz ulepszymy jeszcze te spodnie i będzie super. A jeżeli chodzi o te spodnie, to... A nie, to Kane przecież tu jest. Ja myślałem, że to Maeve jest. No dobra, no to Kane. No to wszystko jedno. Może być Kane. Czyli w takim razie Rackham. Czy on by chciał te spodnie? Wzmacnia pancerz w promieniu. No, resy by mu się lepsze przydały. Pancerza i tak ma dużo. Dajmy mu te spodnie. O, stanowczo. No, w sumie pancerz mu się nie zmienił. O, jeden spadł. Dobra, to możemy rozłożyć. I ulepszymy jeszcze te portki od razu. Odporności ma w porządku. No ja myślę, że pancerza mu dodam jeszcze więcej. Pokażcie mi go teraz. No. Odporności prawie na maksa, pancerz 83. A nie, czekajcie, co ja zrobiłem? Kurde, mi się to myli, to jemu ulepszyłem spodnie. Dobra, jeszcze raz, tutaj. Już ulepszam tutaj. Też jest plus 3, fajnie. No to tutaj ulepszamy pancerz też. Jeden raz, drugi raz. I teraz mi go pokażcie.
No, odporności prawie na maksa, pancerz 89, super. Oto się rozchodziło. A tu po drodze mamy pomniejszy zwój. A, tu jest złoto schowane. O, i kolejna dźwignia tam jest. Dwa punkty atrybutów. Zgodnie z podaniami Tunstall... Zgodnie z podaniami, przecinek, Tunstall Łagodny był mistrzem w niemal wszystkim. Mógłby być władcą całego świata, ale wystrzegał się przemocy. Nigdy nie zdarzyło mu się zranić istoty rozumnej. Robił to, co chciał. Nawet wielcy lordowie bali się jego potęgi i byli niezmiernie wdzięczni za jego pacyfizm. Dwa punkty atrybutów? No chyba dla Maeve. Myślę, że dla Maeve. Dla Maeve chcielibyśmy nawet tutaj... Ile tam było? 30 tego kapa ustaliliśmy, nie? Fajnie by jej było tę biegłość wymaksować tutaj. Kto tutaj miał na maksa zrobione? Ona! Już więcej nie możemy biegłości jej tutaj ładować, jedynie ze sprzętu. Dobra, jest dźwignia w każdym razie. Zaktualizowano dziennik. Jeszcze jedna dźwignia i portal będzie aktywny. Ej, to może nie będzie na końcu tego poziomu jednak ostatniej dźwigni, bo coś szybko je znajdujemy. O, tam jacyś wrogowie już się czają. O-o. Dobra. Drużyna dostrzega kolejny oddział nietypowych orków patrolujący trybunę. Kane i pozostali zamierają w bezruchu. Orkowie maszerują w ciszy zwartym regimentem, patrząc wyłącznie przed siebie. Rackham podrzuca topór wysoko i staje pod nim, popisując się swoją biegłością w obsłudze tej broni. Topór wślizgnąłby się z powrotem do pochwy na plecach krasnoluda, ale Whisper krzyknęła alarmująco, wskazując palcem rzekomo nadbiegających orków. Rackham wzdrygnął się, a topór z hukiem uderzył o ziemię. Whisper była niezwykle rada ze swojego żartu, ale tylko przez chwilę. Echo uderzenia rozniosło się po korytarzach, a kilka chwil później zza rogu wybiegła czereda uzbrojonych po zęby orków gotowych do walki. No tak, no to teraz do nas przyjdą, tak? Grupa elitarnych orków atakuje twoją drużynę. No chyba my ich, tak? Zaraz zweryfikujemy ich siłę. Aha, kopalnie orkowe jakieś, zobaczmy. No idzie tam coś. Kogo atakujemy? Tutaj. Kane, defensywa. Teraz, uwaga, spróbujemy tego na hita zdjąć. Boom. Udało się. Chociaż pewnie by zginął od tych obszarówek. Patrzcie, przyciągnął tutaj Kele. Spodobała mu się. Jest łuk tutaj obszarówkami. Już tam z dołu ktoś idzie. Co ja zrobiłem? No ta, ogłuszeni wszyscy, nie? Weźmy tutaj, zapodajmy totem. I jest wszystko pod kontrolą. No, wezmę go na hita. Uwaga. Bum! No kurde. No i cooldown się aktywował. Whisper jest ranna, ale szybko się leczy za sprawą Kane'a. A przejmę se kontrolę, a co tam? Jak mogę, to se przejmę.
przejąłem kontrolę i wszystko pod kontrolą. 55%. Tutaj coś jest. A, ten się obudził, tak? To chyba ten przejęty był. 74%. Przejęcie kontroli? Nope. Niech tu podejdzie. Ale Kane szybki teraz jest. Dobra, możemy łuk mieć. Tu mogę sobie przejąć kontrolę. Mogę nawet jakiś meteor zrzucić, zobaczymy co mu zrobi, no prawie, ale się szybko uleczył. Dobra, 100%, poszło, buty 4. poziomu. Umiejętności wpływające na grawitację, tam coś było. To są buty takie Kane'owe, ta? No ale my mamy speeda w naszych butach, ale fajne nawet, co? Zobaczcie. Mana, zdrowie procentowo zwiększone, krytyk się pojawia, resy lepsze, pancerz lepszy, zdrowie lepsze, masakra. Ej, jakbyśmy jakąś kuźnię mieli, ja zostawię te buty. Dla niego. Niech one sobie tutaj będą. Bestiariusz, strażnik. Tarcze z kolcami noszą tylko najbardziej kompetentni i przebiegli orkowie. Strażnicy są elitarnymi, doświadczonymi wojownikami. Wiedzą, jak walczyć z ludźmi. Okej. A co tu było? Aha, dźwignia. Ja ją przesunąłem? Nie no, przesunąłem, tak? Została nam jeszcze jedna z tego, co tam było. Dobra. Pamiętam już. Jest punkt nawigacyjny. Kuźnie. O, kuźnie. Może będą kuźnie. Takie, wiecie, do ulepszania. O tym była mowa. To byśmy te buty sobie ulepszyli. Chociaż tam jeszcze jakieś spodnie ktoś miał fajne, nie? Ale... chyba widać kuźnie. Patrzcie, tam. To takie brązowawe. To będzie kuźnia. Ekstra. Notatka Proteusa. Pergamin z pieczęcią Proteusa. Napisano na nim... Od przegranej wojny upłynęło 300 lat. Już 3 wieki pełnię funkcję wiecznego strażnika portalu. Twory Organte przewyższają naszą technologię i magię. Od 100 lat pracuję nad tym problemem. Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Nie jest idealne, ale jest. Połączyłem adamantyt z energią Organte, elementem otchłani. Udało mi się stworzyć zupełnie nowy stop. Nazwałem go ogniwem. Broń i pancerz z ogniwa to najlepsze wyposażenie w historii. Zbroja wytrzymuje ciosy kryształowych golemów, a ostrza zadają śmiertelne rany, prowadząc do rozkładu ciała przeciwnika. Niestety wielka moc wiąże się zwykle z wielkim zagrożeniem. Stop wysysa moc życiową z użytkownika. Wszystkie stworzone eksperymentalnie przedmioty przejawiają tę wadę. Proces produkcyjny tego stopu jest zbyt niebezpieczny. Nie mogę go zapisać ani nikomu powierzyć. Przekażę go tylko temu, który osobiście dołączy do mnie na dole. Na ostatniej stronie widnieje parawka P, jak procek. I zabytkowa skrzynka ze spluwą. 23,6. Jakie obrażenia? Tylko wiecie, przy każdym strzale zabiera pół punkcika zdrowia i many. Krytyk rośnie. No ale obrażenia niezłe. Może w końcu nadszedł ten czas. No gdzie tam? Czekajcie, tutaj.
No tutaj nieźle to wygląda. Teraz co my tu mieliśmy? Aha, ona odzyskuje obrażenia jako manę. Tu by traciła. Niby 3 ulepszenia można zrobić. Fizyczny ogień, to są tylko fizyczne. No jest przebicie pancerza, jest krytyk lepszy. No fajna spluwa, no fajna spluwa. Mam nadzieję, że ta mana jej nie będzie uciekać, ale nie powinna chyba. Wydaje mi się, że nie. Regeneracja, ale to... Chociaż ja wiem. Jakby z tego można było coś fioletowego zrobić jeszcze. I włożyć takie zaklęcie właśnie. A, ale to trzeba było 2 ulepszenia w kuźni zrobić. Ale ja to zmienię. Przecież ja wiem, nie ma wielkiej różnicy w sumie. No to znaczy krytyk się jeszcze zwiększa, no to jest fajne. Chociaż o 6 punktów procentowych. Nie, dobra. Przesadzam. Ja wiem, że to można ulepszyć jeszcze, ale... No dobra, jakbyśmy to ulepszyli, co tu by można było... dobra, jeszcze większy krytyk. Aha, jest regeneracja many. Niby można by to zmniejszyć. Znaczy zwiększyć. No, obrażenia można by poprawić. Dobra, jakbym poprawił obrażenia... To 120, no teraz ładniej rośnie już. No trochę kusi, no. Dla niej DPS-y są istotne. To przebicie do 57 rośnie. Krytyk 30%, tak? Dobra, zostawmy to na razie. Tego nie będę przekazywał dalej. Zobaczymy, czy mana jej nie będzie schodzić za szybko. No nie powinna niby, ale musimy to przetestować. Najwyżej wrócimy do tamtej spluwy. Dobra, tutaj coś. O, co to? Jakaś cutscenka. Gdy drużyna przemieszcza się przez pomieszczenia parlamentu, Rackham dostrzega coś dziwnego. Krasnolud podchodzi do ściany i zauważa ukryte wąskie przejście, w którym mogłoby się zmieścić najwyżej dziecko. Natychmiast próbuje się przeczołgać przez otwór, ale jego wysiłki wydają się zbyteczne. Szefie, co robisz? Na końcu coś się ino błyska, jakby metal. Widzę światło pochodni, poza tym tylko ciemność i chłód. To na pewno metal, czuję w kościach. To na pewno adamantyt. Arcykowalu, to może być jakaś pułapka. Nie mamy czasu na tak ryzykowne przedsięwzięcia. Niestety, mój miły, moi ludzie czekali na to zbyt długi czas. Czuję, że ten metal jest gdzieś w tej wieży. Wiem to. Nie spocznę, póki go nie znajdę, choćby miała to być ruda wielkości ziarenka piasku. Może niech Whisper zmieni się w obłok dymu, prześliznie przez przejście i powie, czy rzeczywiście warto się tam przyciskać. Tak jakby królowa cieni nie miała ważniejszych rzeczy do roboty. Nie kiwnę nawet palcem, by pomóc krasnoludowi w tak trywialnej sprawie. Nieważne, myślę, że zaraz dosięgnę. Rackham wykonuje gwałtowny ruch i wślizguje się około metr w głąb przejścia. Jest ściśnięty pomiędzy dwiema ścianami, a pomimo to rozłożonymi szeroko rękami wachluje z niespotykaną zręcznością i szybkością. W połowie drogi Rackham wydaje z siebie ciężkie, basowe stęknięcie. Co jest, szefie? Utknąłem. Cóż za strata. Dogonisz nas później, szkoda czasu, idziemy. Przecież nie możemy go tak zostawić. Czy wiesz, co to za metal, synu Rockheima? Aj tam, tylko zdezelowany konstrukt. Dobra, mam linę. Ma ktoś coś tłustego? Tak się kończy brawura. Pagórek dla jednego, góra dla drugiego. Dobra, wydostał się jakoś, tak? No taka przygoda. Długi miecz wymiarów. E, tu są dwie kuźnie chyba. Uda fuk?
Moment, znajdujesz mieczyk jakiś? Jama. Patrzcie pod nogi, nie chcę, żeby komuś stała się krzywda. Rackham zatrzymuje się i zaczyna rozglądać. Słuchaj, to nie jest po prostu dziura. To kiedyś musiała być kruszarka. Jeden fałszywy krok i rozetrze nas tak drobno, że przejdziemy nawet przez ucho igielne. Zwój z zaklęciem. Drugi poziom potęgi słońca. Trzy pociski wystrzeliwuje, każdy z nich zadaje 40% głównych obrażeń i 100% dodatkowych obrażeń z uwzględnieniem buffów. Redukuje obrażenia od umiejętności o 30% do broni dystansowej. Ta, tu są dwie kuźnie. No to zaraz będziemy kombinować. Skrzynka. Z kosturem dwuręcznym. No, takim sobie, no. Regenerację many ma fajną. Ale krytyk mały. Tutaj mamy to trafienie krytyczne. Czemu ja tu nie mam mocy? W kosturze. Dla niej to moc by była też fajna, no ale nie, ten kostur to nie. A ten mieczol? Co to za mieczol? To jest mieczol, który obrażenia, okej, ma w porządku. Szybkość ataku niezłą i 10% szans na ogłuszenie, może być. Rozszczepienie w broni jednoręcznej. Zazwyczaj w tych dwuręcznych było rozszczepienie, nie? Przebicie magiczne, szansa na krytyka, moc wir. Nic specjalnego. W sumie. A to co? Odbijająca tarcza. Chwilkę. Jakie resy, pancerz mały. Odporność na otchłań ma nawet. Zdrowia nie ma, ma moc życie, zwiększa odporność na żywioły o 16%. Nie mamy problemów z resami, szkoda pancerza. Życia nie ma. Jedno ulepszenie można zrobić. Nope. Podoba mi się ten jego pancerz. To niby fajne przedmioty, ale nie, schemat. Tajemnice adamantytu. Kiedy wydawało się, że już wszystko stracone, głęboko we wnętrzu ziemi krasnoludzcy górnicy odkryli nową rudę. Zaprzeczała ona prawom natury. Kiedy umieszczano ją w bryłach lodu, robiła się miękka niczym glina i można ją było formować w dowolny sposób. Z kolei po obróbce w kowalskim piecu stawała się niezniszczalnym metalem. Miecze wykonane z tego materiału miały tak cienkie ostrze, że klinga była niemal niewidoczna. Nazwano go adamantytem, metalem bogów. Niestety, nie znaleziono odpowiednio dużych złóż, aby zmienić bieg wojny. Możesz teraz ulepszyć znajdujący się w mieście budynek kowala. Ej, może z adamantytu będziemy sprzęty robić, co? Myślę, że Rackham byłby zadowolony. To co, kuźnia? Na pewno te buty do kuźni. Bo są naprawdę dobre. Trzy ulepszenia można zrobić plus zaklęcie. I dobra, może najpierw się zajmijmy tymi butami, czyli nałożymy je, żeby można było zaklęcie dołożyć. Buty. Ciekawe, kiedy będzie ten drugi i trzeci poziom. Jeszcze bardziej speed by wzrastał, bo tutaj to nie, no to musi być u niego. Nałóż zaklęcie i jeszcze ulepszymy. Jeszcze je ulepszymy tutaj. Szybkość ruchu. No resy prawie na maksa. Wiecie, znaczy oni mogą nam obniżać też odporności, więc jakiś zapas pewnie byłoby fajnie mieć, ale... Ale nope. Co my tu możemy mu ulepszyć? A zdrowia ile ma? 877. 19 prawie za 2%, tak? Czy nie, 18 prawie za 2%, ale
Nie, bo tam było 10 do zdrowia też, nie, ile tam było? Było procentowo 2% i punktowo było? Było 10, więc jak zdrowie chcielibyśmy zwiększać, to już w jego przypadku procentowo by trzeba było. Szybkość ruchu, odporności, no mógłbym jeszcze bardziej mu pancerz zwiększyć. Ale nie, no chyba dam zdrowie w takim razie. Chociaż on ma tę regenerację zdrowia, jemu to by się przydało. Tę punktową regenerację ma, więc szkoda, żeby miał bardzo dużo tego zdrowia. Lepiej mu te odporności zapewniać. Dajmy mu jeszcze więcej pancerza. No. Pancerz 107. Weź się przebij teraz przez taki pancerz. Dobra. I mamy jeszcze jedną kuźnię. No i teraz pytanie. Momencik. Znaczy tak, może jeszcze te buty. A możemy tutaj dać. Czy chcielibyśmy zaryzykować ulepszenie tej spluwy i później jeszcze do fioletowego? Chyba trochę za dużo roboty, co? Lepiej by było chyba na przykład te spodnie albo... Może to jednak? Ja tak długo z tym chodzę, ta moc tu jest. I nie mogę nic lepszego znaleźć tutaj. Ale nie no, w końcu wpadnie chyba coś lepszego. Może te tarcze mu ulepszyć? Chyba nie dadzą mu minusa do many, co? Ale on ma dużą regenerację już jeszcze procentową. Sam nie wiem. A, te spodnie też mieliśmy coś tutaj kombinować, tak? Te spodnie też są fajne. Zwłaszcza, że do spodni to tam mogliśmy fajne rzeczy dodawać chyba, co? Obrażenia od umiejętności, no, no, no. Weźmy te spodnie, ulepszmy. Tak. Pokażcie mi te spodnie. Dobra, jest jeszcze jedno ulepszenie. Jeżeli teraz byśmy dodali zaklęcie... O, obrażenia od umiejętności, to jest pierwszy poziom cały czas. Szkoda, że czegoś lepszego nie znaleźliśmy. Wzmacnia pancerz mana co sekundę, zwiększa pancerz o 10%, pierwszy poziom. To nie. To też fajne. Ale nie, no to musi być. Chociaż u niej meteor. Meteor, no ten totemik, co nastawia. No dobra, może być. To może być. Nałóż zaklęcie, dobra. I jeszcze możemy ulepszyć te portki. Zaraz. To są te. Ulepszenie. I tutaj byśmy mogli siłę umiejętności jeszcze podnieść. O, i to mi się podoba. A tutaj była ta siła umiejętności wcześniej? Czy jej doszła za to ulepszenie jakimś cudem? Wzrost mocy umiejętności. Nie no, chyba była. Dobra, w każdym razie ona ma teraz 141 mocy. Super. Super. Dobra. No to tutaj chyba wszystko. Całkiem fajne miejsce. Odcinek już by można było pomalutku kończyć, co? Może jeszcze sobie skrzynkę weźmiemy i kończymy odcinek, tak? Czy nie? Jama tam jest. Skrzyneczka.
Łuk. 23. Krytyk 58% w ogóle, nie? 59,7. Kurde, te spluwy mi się zaraz będą mylić. Tu jest kradzież many 1. Słabe. Było to, nie? A to jeszcze trzymamy na wszelki wypadek. Ten łuk rozkładamy. Tutaj w ogóle, patrzcie, było 5 ulepszeń aż, no nie? Ładnie. Tutaj tylko jedno ulepszenie. Nad tym to naprawdę nieźle pracowaliśmy. No fajna ta spluwa, ale... Ale jeżeli nadąży z maną, to jednak zostaniemy przy tym, a te wtedy może damy jej. Nawet na pewno bym jej dał. Okej. No, już by trzeba było skończyć ten odcinek. Zobaczmy, co tutaj będzie jeszcze. Tu coś siedzi. Tu nie można zejść. Wielkie zniszczenie. A widzicie? Kolejna ta rzymska, znaczy to jest litera niby, no ale to tam w zegarach to pewnie będą te cyfry rzymskie. Podłogę sali pokrywają spalone struny wydarte z ksiąg. Po przejrzeniu kilku okazuje się, że ani jedna strona nie jest czytelna. Kilka metrów dalej obok ściany stoi kamienna oprawa niekompletnego tomiszcza. Tytuł skruszył się, a na okładce pozostała tylko niestarannie wyskrobana wielka litera I. Kilka stron wisi jeszcze na włosku. W jednej napisano: Świetności Retory, 345 V ery. Obowiązkiem historyka jest interpretacja własna faktów. Całkowite zniszczenie naszych ziem napawa mnie smutkiem. Pola wokół wieży pokryła czarna, gęsta i cuchnąca substancja. Nie da się jej usunąć. Gdy wchodzi w kontakt z metalem, po kilku dniach dochodzi do korozji. Dzisiaj po raz pierwszy od dawna nie było opadu popiołów. Chciałbym znów miast szarej, gęstej kurtyny ujrzeć błękit nieba. Na prastare duchy, co żeśmy zrobili? Odparliśmy najeźdźców, ale zniszczyliśmy nasz dom. Ceną zwycięstwa jest nieuchronna, katastroficzna zagłada. No dokładnie, to opisy te, które były na tym filmiku, pamiętacie tam? Na tej cutscence, wolumin któryś tam. Jak ci elfowie tam, wiecie, byli przyciśnięci do ściany, więc w końcu postanowili wykorzystać magię, użyli tej many, ci Organte tam wpadli w ogóle. Znaczy wpadli to może nie, ale tam więcej tych konstruktów zaczęli wtedy nasyłać, inni też wtedy zaczęli z many korzystać, te inne rasy. W końcu niby udało im się odeprzeć ten atak, ale się zorientowali, że ich świat jest zniszczony, w ruinie. I teraz takie podobne tutaj skróty są w tych księgach, które znajdujemy. Czyli mamy trzecią taką książkę, tak? Jest przed wojną, wszystkie rasy przeciwko konstruktom, zniszczone królestwo. No tak jakby chronologicznie się układa, nie? Trójka, piątka, jedynka. Jakoś tam na tych zegarach będziemy to ustawiać pewnie i otwierać te ukryte pomieszczenia, tak myślę. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie tutaj odcineczek. Fajnie idzie. Myślę, że dużo zrobiliśmy. A tutaj będzie jakaś główna fontanna. To nie jest jakaś zwykła fontanna. No ciekawe, co tutaj wymyślili. Może już w następnym odcinku się przekonamy. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.